wznoś się, Użyreiro, wznoś się. Dobra, leci. Ile, dziewięć? Jedziemy? Dobra. Start. No. Szybko. Mam lek wysokości. No tak, zrzykasz ten sufit. Dobrze, że mamy Reira, bo inaczej byśmy padli od 50. Oni mają 50. Myślę, że zdążymy, Reiro, że będziesz przed nimi. Szykuj się, Gregu. Dobra. Wysiadamy? Czekaj. Góra jest pomiędzy nami chyba, a nimi na razie. 900 metrów. Wysiadać, nie? Strzelajcie tylko, bo jak macie ten, no pewność, że temu traficie. Wysiadka. Dobra, teraz zielony. User joined your channel. Chłopaki, jak tylko coś widzicie, to informacja, nie? Powodzenia. Okej, zrozumiano. Powodzenia. Zrozumiano. Go. User in your channel timed out. Są na trzy pojazdy, trzy terenówki. Potwierdzam. Zbliżają się do mostu. Nieuzbrojone. Nie ma uzbrojonych. Otwierać do nich ogień? Nie, za daleko są. Naszym celem na razie jest ustalenie, gdzie lecą. Które to? Tyle nic nie słyszę i ich nie widzę. Jadą w kierunku zielonego. Tak, jadę też w naszym kierunku. Dobra, chłopaki, przemieście się tak, żeby mieć na nich oszczę. Reiro, postaw chłopaków na wzgórze 18. Oznaczam ci. Strzelać, nie strzelać? Czekamy, aż będziecie mieli pewny strzał. Cywil w pierwszym pojeździe jest, na pewno. W kabinie, z tyłu dwóch terrorystów. W drugim też. Trzeciego nie ma. Trzeci to zmyłka w takim razie. Trzeci to zmyłka. Te dwa, które jadą ze sobą, to są te prawidłowe. Strzelam. Daleko mamy do lecenia? Jeden się zatrzymał, wysiedli, strzelają do nas. Zdejmuję ich. Ja żyję. Mówcie, czy mogę strzelać tylko głośno. Mają zniszczone koła. Dobra. Prawej. Jeden jedzie. Strzelać? Po kołach. Nie umiem na mnie. Żyje. Tureta? Żyje. Nie umiem na mnie, za bardzo się ruszasz. Jeden cywil prawie bezpieczny. I tylko nie podnosi broń, debil. Podniósł broń. Jeden cywil podniósł broń, uwaga.
informacja. Drugi powinien być w drugim aucie. Powinni coś dostać. Dobra, gdzie jest drugi? Jedzie koło nas. Gdzie to jest? Dobra, to obaj wysiądziemy. Chłopaki, przy tym offroadzie jest jeszcze jeden gościu oprócz cywila. Zabezpieczcie go tam. Ten, który znajduje się po mojej prawej, tak? A ten, który jest bliżej do ciebie. Ten, który jest bliżej mnie. Okej, zrozumiałem. Wysiadać? Tak. Dostał tor to? Raczej tak. Widzę skąd was strzelałem. Pokryłem ogień. Gdzie jest pojazd? Pojechał dalej. Rejro, szukaj ostatniego pojazdu z cywilem. W którą stronę? Pojazd odjechał. Jeden zgubiliśmy. Tylko nie wiem, gdzie jest cywil. Z tego i tutaj jest HM gdzieś, więc uważaj. Kontakt od zachodu tutaj. Są. Chodzą po tej górce, na której byliście. Dostałem. Gdzie jest ostatni cywil, Rejro, masz? Dobra, Rejro, leć do mnie, zabezpieczymy od cywila, jest przy tym dużym płocie. Lecisz prosto na niego, długi płot, bardzo długi płot. Na biało ubrany typek. Masz kontakty od wschodu. Fuck, widzą mnie chyba. Strzelałem do ciebie. Są na tym wzgórzu, gdzie wysadziłeś chłopaków, 38. Nie mam kontaktu, chyba zginęli. Jesteśmy cały czas przy brzegu. Masz tego cywila? Rejro, widzisz mnie teraz? On gdzieś tutaj biegł. Dobra, Rejro, oznaczam ci moje miejsce, zgarniesz mnie stąd. Płot cię powinien osłaniać. No to... Dobra, i ten cywil gdzieś tutaj był. Jeszcze jeden, potrzebujemy jeszcze jednego, który nie wiem gdzie jest. Tak, pojedno.
strzelają. Dawaj. Z prawej strony na ławeczce. Ten cywil chyba tam strzelał, sprawdź. Przejdź jeszcze raz. A gdzie jest drugi koleś? Nie słyszę cię w ogóle. Gdzie? Dobra, zgarnij go. Mogę wsiąść. Szybko. Kurde. Nie mogę. No i zabijał. Spróbuję rzucić tą broń drogą. Spytaj się go, czy ma jakieś info, gdzie był drugi cywil. Był w drugim pojeździe, który zapojechał dalej na prawo. O, taki cisza, chwila cisza, bo mamy informację od cywila. Tutaj na miasto pojechali, więcej nie widziałem. A nie jestem na kopilocie. Ale potem wysiadłem i wlazłem na szybko. Coś tu leci chyba. To nasi. Szukam pojazdu, spokojnie chłopaki. Gdzie masz ten pojazd, Rejro? Ja nic nie widzę. Wyczuwam brak tętna. Zaczynaj CPR. Ratujemy rannego w pojeździe. Kto to jest? Cywil prawdopodobnie nie żyje, ale chcę mieć pewność. Dobra, gdzie jesteście? Lecimy do was. Ale oni mają cywila, nie? Tylko gdzie oni są? Oznaczone na mapie. Chyba źle oznaczył. Chyba, że to tamta kropka była. Oni padli, bo z górki strzelali przed nami. W ogóle to trzech zabiliście, nie? Całe, co? Cały jeden ten, Nemo. To ja o zabijam, bo byłem na górce. Tylko nie wiem, po co broń podnosiłeś, nie? Jak ja widziałem o tamtych dwóch gości, którzy jeszcze przy tobie stali. Dobra, nie żyję. No cztery, to wysiadamy. No jak ubrany na biało, to kto? Nie, cywil nie. Cywil jechał. Dobra, zgadnijmy ich. Cywil nie żyje. Który chyba wyrwał do przodu. A drugi cywil? Aha, no to spoko. Są oni? Już trup leży. Na kopilota ktoś, come on. Dobra. Mam iść na kopilota? Tak. Z drugiej strony szedł. Okej. Okay. Jestem. Dobra. Rejro, spróbujemy jeszcze odbić SF2, nie? Sprawdzisz, że na termo oni byli na tej górce, już oznaczam, która to była. Gdzie byli wrogowie. Nie widzę jej. Teraz będziesz miał przejrzyście i masz czerwoną kropkę, to tam byli wrogowie i tu.
co, macie drugiego cywila, czy nie? Ha. Tam leży jeden człowiek, tylko nie widzę stąd, czy to nasz. To jest nasz, tylko że gdzieś byli wrogowie na tej górce przed nami, spróbuj ich znaleźć. Jest pojazd. Nie. Dobra, odwieźmy od cywila do bazy. Słuchaj, ale jeżeli tam jest ikonka, to może on jest nieprzytomny. Będzie on nieprzytomny, odwieziemy od cywila, żeby mieć jakąś część wiesz, z tego zadania i wtedy po niego wrócimy. Przyjąłem. Chłopaki nie żeby coś, ale zniszczyliśmy ich, nie? Z tego co patrzyłem po game info. O, dobra, ty. Jest tak, szef ma jednego killa na chyba 2, Toretto ma 2 killi, ma 2. A to wszystko dzięki temu, że Rego tego szybko lata, nie? Rejro. Chciałem go odwieźć, zanim nas zeszczepią. I wiecie, co teraz zrobimy? Macho będzie pilnował cywila. Za karę. A co zrobił? Proszę dawno. Tutaj mogą być kontakty też, nie? Więc uwaga. Siadasz?